No fear, no compromise, overcomers. Shalom, umiłowana misja Mighty Wield. Chcę wam powiedzieć, my mamy zwycięstwo. Przez imię i krew Jahoszua jesteśmy zwycięzcami. Tak, walka jest wielka, ale zwycięstwo jest nasze. Tak jak jest napisane w Biblii, Rzymian 8:37. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Amen. W proroctwie danym prorok i mojej mamie Eliszewie Eliyahu, Jahoszua przemawia do wiernych YDS. Śmiejcie się diabłu w twarz. Zobaczycie, zobaczycie, zobaczycie. I to dotyczy wszystkich YDS, do których wypowiadam te słowa. Śmiejcie się diabłu w twarz. Amen. A więc my czynimy to. Zatem śmiejemy się diabłu w twarz. W imieniu Jahoszua HaMashiach. Amen. Amen. A Abba Jahwe prowadzi swoją armię, która pokona szatana i wszystkich potępieńców. W proroctwie 44 Jah mówi: ja wywołuję teraz wielu, mówi Jahwe. To są moje produktywne naczynia, produktywne narzędzia w mojej nadprzyrodzonej armii, która doprowadzi do jedności w moim ciele. Oni wprowadzą porządek. Gdyż teraz jest ten czas, mówi Jahwe. Teraz nadszedł czas dla moich strażników. Teraz jest czas dla tych, którzy chodzili o północy. Powstańcie, 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 o śpiący ludzie. Powstańcie teraz, powstańcie teraz, powstańcie teraz i ogłaszajcie zwycięstwo. Straszna i potężna armia. Armia, która spowoduje, że wróg będzie się trząsł i będzie drżał ze strachu i przerażeniu po usłyszeniu odgłosu waszego gromadzenia i waszego maszerowania poprzez kraj. Kontynuujcie wzywać i ogłaszać i pouczać Ewangelię zbawienia. Wow, amen. Cóż za piękne proroctwo 44. Jest wiele, wiele więcej, w których Jahoszua mówi o zwycięstwie. Więc powstańcie, potężni wojownicy, przyłączcie się do tej armii czasów końca. Pokrywamy się nawzajem modlitwami. Toczymy walki duchowe i dzięki Jahoszua naszemu Maszijach zwyciężamy. Zwyciężamy, kiedy chodzimy w świętości, czystości i posłuszeństwie. Mamy zwycięstwo nad szatanem i upadłymi. Pamiętajcie, przez cokolwiek przechodzimy, wiemy, że Jahoszua może nas ocalić. I bez względu na wszystko, co musimy przejść, kontynuujemy pracę w wierze i wychwalamy naszą cudowną Trójcę Świętą, Abba Jahwe, Jahoszua i drogocenną Imajach, Ruach HaKodesh, Ducha Świętego. I tak jak nasza umiłowana mama i prorok Eliszewa Eliyahu przeszła przez wielkie cierpienie i walki duchowe, i tak jak my, ona także zwycięża przez imię i krew Jahoszua. Zatem mamy zwycięstwo. Amen. Miłujemy Cię, droga oblubieńca Jahoszua, i Was, drodzy Jahoszua, adeptacze demonów. Razem zwyciężymy. Więc zostańcie silni, umiłowani. Amen. Amen. Thank you, Jahoszua. Amen.